Sławek, widzimy się po 10 latach od naszego pierwszego pamiętnego wywiadu, w którym chodziło też o Jolę Rutowicz. Ale ty masz różne koleżanki. Miałeś i Frytkę, i Izę Kisio, ale teraz zajmujesz się przede wszystkim swoją karierą i twoje najnowsze dzieło to fryzury do kalendarza Szlachetna Kobieta. No i właśnie, stałem się chyba szlachetnym mężczyzną i przyszedł na to taki etap w życiu, że po czasach szaleństwa i takich historii miłosnych, medialnych, totalnego tsunami generalnie w moim życiu, przyszedł taki czas na takie projekty bardzo szlachetne, pojawianie się tylko na imprezach związanych z moją pracą zawodową. Z wyższej półki. To znaczy, no to niekoniecznie, nie staruję o tą wyższą półkę, natomiast pojawiam się tylko na imprezach, gdzie coś po prostu robię. I nie bywam na imprezach tak, żeby po prostu bywać i gdzieś tam funkcjonować, tylko mam zawód fryzjera i na tym się skupiam. I twoje najnowsze dzieło to kalendarz Szlachetna Kobieta z różnymi znanymi paniami. Tak. Tutaj jest Magdalena Ogórek na przykład. Przepiękna kobieta. Jak się pracowało z Magdaleną Ogórek? Magdalena jest... Ja w ogóle Magdalenę zupełnie inaczej odbierałem, jeśli chodzi o kampanię w ogóle prezydencką. Uważałem, znaczy przyznam się, no, nie byłem zdecydowany i mogę powiedzieć, że w ogóle nie głosowałem, bo nie miałem w ogóle kandydata. Natomiast Magdalena wydawała mi się jako taka ciepła, pozytywna osoba. Natomiast jak na żywo się już spotkaliśmy, no to dostrzegłem w niej potencjał taki naprawdę bardzo inteligentnej w ogóle osoby, takiej ciepłej, no, wykształconej przede wszystkim wszechstronnie, naprawdę, dziewczyny. Jeżeli można tak nazwać, bo powinna być nazywana nawet damą. Trzymasz kontakt ze swoimi dawnymi koleżankami? Jolą, R i Agnieszką. Nie, już nie Agnieszką, przepraszam. Niestety ze smutkiem mogę stwierdzić, że nie. Natomiast bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam i Jolantę R i Agnieszkę F. Cokolwiek to oznacza. Oznacza i mówi. Bardzo je serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego, natomiast nie mam już oczywiście takiego kontaktu, bo tak jak po prostu w życiu, często są znajomi, później są inne koleje jakichś losu, pojawiają się inne historie, każdy ma jakiś tam swój plan na życie i siłą rzeczy się... Ale czy jeszcze coś do nich czujesz? Nie, oczywiście, że tak. No bardzo miło wspominam te czasy. To była moja młodość, to są najpiękniejsze moje lata takiego szaleństwa i takiej totalnej rzeczywiście beztroski, takiej nieświadomości, co dalej będzie. O. I dużo osób mi w tym towarzyszyło. Natomiast dzisiaj jestem na tyle świadomy, że wiem, co mnie będzie towarzyszyło na dalsze lata. Czyli co? No, generalnie moja praca, skupienie się na sobie. Oczywiście nie mówię, że nie imprezuję jakoś w jakimś gronie znajomych, natomiast kompletnie też gdzieś tam przekalkulowałem swoje życie i wiem, jak ma wyglądać.